jak wielkie zaślepienie musi czuć człowiek, dla którego chęć zysku jest silniejsza niż miłość do najbliższej rodziny. Czy taka osoba jest zdolna do odczuwania wyższych uczuć? Czy potrafi kochać? A może pragnienie własnego szczęścia jest jedynym, co czuje? Co jeżeli taka osoba ma dopiero 14 lat i idzie przez życie po trupach do celu? I co jeżeli te trupy nie są tu jedynie metaforą? Dzisiaj opowiem Wam historię młodej dziewczyny, w zasadzie jeszcze dziecka, które zrobiłoby wszystko, by dostać to, co chciało. W kolonii Szymonowo pod Białą Podlaską, dokładniej mówiąc we wsi Chuszcza, żyła rodzina Rudzkich. Rudzcy posiadali troje dzieci, dwóch synów oraz jedną córkę. W roku 1933 najmłodszy syn Bolesław miał około 7-8 lat. Córka Józefa była od niego starsza o około 6-7 lat i w roku 1933 miała ich 14. Nie za wiele wiadomo o trzecim potomku państwa Rudzkich. Część źródeł tutaj mówiła, iż był najstarszy z rodzeństwa, ale można też było przeczytać informację, jakoby chłopak był środkowym dzieckiem państwa Rudzkich i był młodszy od Józefy. Patrząc jednak na wydarzenia, o których za chwilę Wam opowiem, to osobiście wydaje mi się, że chłopak jednak musiał mieć więcej niż 14 lat. W roku 1933 Rudzkich spotkała bowiem ogromna tragedia. Syn, dokładnie ten, o którym niewiele wiemy, został odnaleziony martwy w swoim łóżku. W tym wypadku jednak śmierć nie nastąpiła w sposób naturalny. Na szyi chłopaka widniała wielka rana świadcząca o tym, że chłopak zginął na skutek poderżnięcia gardła. Na miejsce zbrodni, prawdopodobnej zbrodni oczywiście, wezwano policję. Po wstępnych oględzinach zauważono, że w dłoni chłopaka nadal tkwi zakrwawiona brzytwa. To właśnie ona była prawdopodobnym narzędziem zbrodni. W domu nie było żadnych oznak walki. To mogło z kolei świadczyć o tym, że chłopak został zaatakowany we śnie. Ale nie odnaleziono również żadnych śladów włamania, a przecież potencjalny zabójca musiał jakoś dostać się do chaty rodziny Rudzkich. Policja długo głowiła się nad znalezieniem wytłumaczenia tej zagadkowej śmierci, jednak wobec braku jakichkolwiek poszlak, które mogłyby naprowadzić śledczych na trop mordercy, ostatecznie stwierdzono, że najprawdopodobniej w akcie jakiejś głębokiej desperacji chłopak sam targnął się na swoje życie. Trzeba tutaj przyznać, że jest to dość drastyczny sposób na zakończenie swojego życia, jednak historia znała już podobne przypadki. Ale myślę też, że właśnie dzięki temu zrozumiecie, dlaczego uważam, że chłopak musiał być starszy od swojej siostry, bowiem ja osobiście nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek 12- lub 13-latek wybrałby taką metodę śmierci i raczej chyba nawet nie byłby w stanie czegoś takiego zrobić. Rodzina dość mocno przeżyła tę tragedię. Rudzcy mieli bowiem nadzieję, że za parę lat chłopak wraz ze swoim młodszym bratem pozostanie na ojcowiźnie i wspólnie będą dbali o ziemię. Śmierć jednego z synów położyła się cieniem na historii rodziny. Z czasem jednak rudzcy pogodzili się z tą stratą. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że był to dopiero początek koszmaru. W sierpniu 1935 roku, dwa lata po tragicznej śmierci jednego z synów, 16-letnia już Józefa zabrała swojego młodszego brata do lasu. Tutaj źródła nie są zgodne co do wieku Bronka. Jedne źródła mówiły, że chłopak miał około 8 lat, inne, że 9, a jeszcze inne, że 10. Wersją, która powtarzała się najczęściej, była ta mówiąca o tym, że chłopak był 10-latkiem, więc ja tutaj przyjmę, że właśnie w takim wieku był Bronek. I teraz znowu natrafiamy na małe rozwidlenie, bowiem jedne źródła mówiły, że dzieci miały zbierać w lesie grzyby, inne, że ich celem były jagody.
patrząc na to, że sezon na grzyby zaczyna się raczej we wrześniu, no to można chyba spokojnie stwierdzić, że rodzeństwo wybrało się jednak, by nazbierać owoców. Niestety w którymś momencie po drodze wydarzyła się niewyobrażalna tragedia. Z lasu wróciła jedynie 16-letnia Józefa. Kiedy dziewczyna pojawiła się w domu rodzinnym, była godzina 19. Na pytanie o swojego brata odpowiedziała zaniepokojonym rodzicom, że w trakcie zbierania jagód podjechał do nich nieznany wóz. W środku siedziała zgraja cyganów, która rzuciła się na nią i ją zniewoliła. Najwidoczniej cyganie uznali, że chłopiec przyda im się do innych celów, bowiem kiedy w końcu zostawili dziewczynę w spokoju, Józefa zorientowała się, że jej brata nigdzie nie ma w pobliżu. Wymęczona i ledwie żywa, zdążyła jeszcze zauważyć, że jej 10-letni brat siedzi na wozie przytrzymywany przez jednego z cyganów. Nie ulegało wątpliwości, że chłopiec został porwany. Roztrzęsieni rodzice, w których zapewne żywa była jeszcze tragedia sprzed 2 lat, w obawie o utratę drugiego dziecka pobiegli na najbliższy komisariat policji. Tam też złożyli zawiadomienie o prawdopodobnym uprowadzeniu chłopca. Policja potraktowała zgłoszenie bardzo poważnie i szybko pojawiła się na gospodarstwie Rudzkich. 16-letnia Józefa Rudzka raz jeszcze powtórzyła historię spotkania z grupą cyganów, ale tym razem ze wszystkimi szczegółami. Według relacji dziewczyny pomiędzy nią a napastnikami doszło do ostrej walki. Dziewczyna była jednak za słaba. Grupa cyganów obaliła ją na leśną ścieżkę i wciągnęła w krzaki. Tam też dziewczyna została zniewolona. Policja przybywająca z młodą Rudzką nie zaobserwowała jednak na jej ciele żadnych ran. Dziewczyna nie posiadała żadnych zadrapań, siniaków czy rozcięć na skórze, a takowe musiałyby pojawić się na jej ciele po stoczonej walce. Jej ubranie nie było porwane ani wymięte. Nie było też na nim żadnych plam, a według relacji dziewczyny została ona wykorzystana przez grupę cygańskich mężczyzn w gęstym zagajniku, który raczej do najczystszych nie należał. Na odzieży dziewczyny powinny się pojawić jakiekolwiek zabrudzenia, zwłaszcza że Józefa podnosiła, że została przyciągnięta w krzaki przez leśną ścieżkę. Coś więc w tej opowieści nie do końca się zgadzało. Policja, aby potwierdzić wersję dziewczyny, wysłała ją na badania lekarskie. Lekarz po zbadaniu dziewczyny stwierdził, że owszem, inicjację seksualną ma już ona dawno za sobą, jednak badanie nie wykazało, aby dziewczyna podejmowała jakąkolwiek aktywność seksualną na przestrzeni ostatnich kilku godzin. Gdyby, jak twierdziła, została wykorzystana przez kilku mężczyzn i to w dość brutalny sposób, to musiałoby to wyjść podczas badania. Lekarz był bezlitosny. Poinformował policjantów, że 16-latka kłamie, a do żadnego wykorzystania seksualnego dojść nie mogło. Policja zaczęła więc nabierać coraz większych podejrzeń względem małoletniej. Podczas przeszukiwania lasu nie natrafiono na żaden obóz cygański. We wskazanym przez dziewczynę miejscu nie było również śladów kół, które musiałby zostawić wóz. Nie było również żadnych śladów walki. Józefa powoli przeczuwała, że zarówno mundurowi, jak i jej rodzice przestają wierzyć w jej wersję. Jeszcze bardziej zaczęła plątać się w swoich zeznaniach, a to, co mówiła, wydawało się czystą fikcją. Wkrótce z lasu powrócili przeszukujący teren śledczy. Do Rudzkich nadeszły druzgocące wieści. W leśnym strumyku odnaleziono ciało Bolesława Rudzkiego. 10-letni chłopiec leżał na brzuchu tuż przy brzegu rzeki, a jego głowa zanurzona była w wodzie. Na jego czaszce z tyłu głowy widać było uraz. Najprawdopodobniej chłopcu zadano dość mocny cios twardym, tępym przedmiotem. Sekcja wykazała, że rana głowy nie była jednak śmiertelna. Chłopiec zmarł na skutek uduszenia. I tutaj niestety nie wiadomo, jak doszło do uduszenia chłopca.
czy ktoś zacisnął ręce na szyi chłopaka, czy też dziesięciolatek najzwyczajniej w świecie utonął. Pamiętajmy, że utonięcie jest również rodzajem gwałtownego uduszenia. Gdyby w płucach chłopca odnaleziono wodę, to świadczyłoby to o tym, iż malec najzwyczajniej w świecie utonął. Jednak ciężko tutaj mówić o przypadku, bowiem rana tłuczona głowy świadczyła raczej o tym, że ktoś pomógł chłopcu zakończyć życie. A przynajmniej w to wierzyła policja. Śledczy ustalili prawdopodobny przebieg zbrodni. Według nich napastnik musiał chwycić za ciężki przedmiot, najpewniej kamień, bowiem w lesie było ich pod dostatkiem. Później zakradł się do chłopca od tyłu i zaatakował. Cios, który najprawdopodobniej miał być śmiertelny, jedynie ogłuszył chłopca. Być może nawet spowodował, że dziesięciolatek stracił przytomność. Sprawca działał jednak intencjonalnie. Od samego początku wiedział, że chce śmierci chłopca. Dlatego też, aby upewnić się, że dziesięciolatek na pewno straci swoje życie, zanurzył jego głowę w strumieniu. To zapewne miało upewnić sprawcę, że nawet jeżeli Rudzki jeszcze oddycha, to woda przedostanie się do jego płuc, przez co też chłopiec umrze na skutek utonięcia. Na miejsce zbrodni sprowadzono siostrę zamordowanego chłopaka, jedynego świadka tragicznego zdarzenia. Argumenty i tłumaczenia Józefy zdawały się nie trafiać do policjantów śledczych, którzy nie wierzyli w wersję dziewczyny. W końcu 16-latka pęka. Opowiada policjantom, że jej rodzice już dawno zapowiedzieli, że cała ich ziemia zostanie przekazana ich potomkom w linii męskiej. To właśnie jej brat miał zostać w przyszłości na gospodarstwie ojca. Ona miała dostać dość spory posag, jednak po zamążpójściu miała opuścić gniazdo rodzinne i osiedlić się na gospodarstwie męża. Dlatego też najlepiej, aby jej przyszły kandydat należał do tych majętniejszych mieszkańców wsi. Dziewczyna zaś potajemnie zaręczyła się z niejakim Bujalskim. Jej narzeczony nie należał do jakoś wybitnie majętnych. Zapowiedział, że ożeni się z nią, ale jedynie wtedy, kiedy to właśnie ona odziedziczy gospodarstwo swojego ojca. Chłopakowi zamarzyło się bowiem zarządzanie majątkiem Rudzkiego. I nie bez powodu, bowiem Rudzki należał do jednych z najbogatszych mieszkańców w okolicy. Józefa miała wtedy poinformować Bujalskiego, że z jego planów nic nie będzie, bowiem jej ojciec już dawno z góry zapowiedział, że gospodarka zostanie w rękach Bolesława, a ona sama ma pójść mieszkać do swojego przyszłego męża. Ale Bujalski miał jej wtedy zasugerować, że jest to problem, który można łatwo rozwiązać. Gdyby dziewczyna dziwnym zbiegiem okoliczności została jedynaczką, wtedy jej rodzice nie mieliby za bardzo wyboru i najpewniej przepisaliby majątek swojemu jedynemu żyjącemu dziecku. Narzeczony Rudzkiej miał zaoferować, że za zgodą dziewczyny usunie niewygodnego chłopca, a tym samym oni za jakiś czas się pobiorą i bez problemu osiądą na ojcowiźnie Rudzkich. Józefa miała jedynie wyprowadzić Bolka w umówione miejsce, a później opowiedzieć rodzinie historię o rzekomym porwaniu. Bujalski przekonywał, że nikt nigdy nie połączy jej ze zbrodnią, a Józka mu uwierzyła. Zamiast jednak złożyć spójną historię, dziewczyna za bardzo poleciała w swojej fantazji, opowiadając o rzekomym wykorzystaniu seksualnym. Prawdopodobnie nie podejrzewała, że zostanie poddana badaniu lekarskiemu, które podważy i jednocześnie wykluczy jej wersję. Wobec nowych okoliczności policja odszukała wspomnianego przez dziewczynę Bujalskiego. Aresztowany chłopak na wieść o śmierci Bolesława Rudzkiego zrobił wielkie oczy. Poinformowany o tym, że jest podejrzany o zamordowanie chłopca, zaszokował się jeszcze bardziej. Mężczyzna nie mógł uwierzyć w podejrzenia, jakimi był obrzucany. Nigdy bowiem nie utrzymywał kontaktów z Józefą Rudzką, a już na pewno nie był jej narzeczonym. W zasadzie to ledwo co się znali. Policjanci byli sceptyczni, jednak chłopaka uratowało niepodważalne alibi.
W momencie popełnienia zbrodni mężczyzna był w miejscowości dość znacznie oddalonej od jego rodzinnej wsi. Nie mógł więc być w lesie w czasie, kiedy zginął Bolek. Po potwierdzeniu alibi Bujalskiego mężczyzna został wypuszczony z aresztu, a policjanci ponownie zainteresowali się siostrą zamordowanego chłopca. Gołym okiem było widać, że dziewczyna kręci i konfabuluje, a w swoim wyrafinowaniu posunęłaś nawet do tego, by oskarżyć niewinnego mieszkańca jej rodzinnej wsi. Józefa Rudzka, przyłapana na kłamstwie, przyznaje, że skłamała. Chciała bowiem bronić swojego prawdziwego narzeczonego, dlatego też zdecydowała się podać policji fałszywe personalia ukochanego. Tak naprawdę do zbrodni namówił ją 22-letni lub według innych źródeł 26-letni Marcin lub Marian Kowieski. Józefa zeznała, że Marcin czekał w krzakach, aż na horyzoncie pojawi się jego narzeczona oraz jej młodszy brat. Kiedy rodzeństwo Rudzkich mijało strumień, Marcin zaatakował chłopca. Józefa nie ratowała brata. Bezczynnie przyglądała się z boku, jak 10-latek walczy o życie. Dziewczyna twierdziła, że jej brat nie cierpiał. Według jej relacji już pierwszy cios zadany w tył głowy był śmiertelny, a para przeciągnęła ciało chłopca na brzeg rzeki w celu upozorowania utonięcia i zatarcia śladów. Autopsja wykluczyła śmierć chłopca w wyniku pęknięcia czaszki, a patolodzy byli przekonani, iż chłopiec zmarł na skutek uduszenia. Dla śledczych było jasne, że dziewczynę po raz kolejny ponosi fantazja. Ta jednak była przekonana co do prawdziwości swojej opowieści. Na potwierdzenie swoich słów zeznała, iż nie był to pierwszy raz, kiedy razem ze swoim narzeczonym podjęła się próby zamordowania brata. Na kilka miesięcy przed morderstwem 10-latka Kowieski dostarczył jej truciznę, która miała posłużyć do otrucia Bolka. Dziewczyna próbowała wlać bratu płyn do ust, kiedy 10-latek spał, jednak chłopiec wybudził się, wypluł truciznę i odmówił połknięcia reszty substancji, czym też uratował sobie życie. Rudzka zeznała, iż nie wie, jaką substancją była trucizna, jednak płyn był wyjątkowo żrący i poparzył okolice ust jej brata. Z niewiadomych przyczyn chłopiec nie powiedział rodzicom o tym bądź co bądź dość niepokojącym incydencie. Rudzcy zauważyli jednak ślady w okolicy ust swojego syna. Zapytali też, co takiego się stało, i wtedy Józefa miała powiedzieć rodzicom, że rany Bolka nastąpiły na skutek podrapania przez kota. Nie wiem, może ja jestem jakaś głupia, ale wydaje mi się, że ślady pazurów wyglądają dość charakterystycznie i raczej nie zostawiają po sobie oparzeń, ale jakimś dziwnym sposobem Rudzcy uwierzyli w te tłumaczenia. Trucizna pozostawiła trwałe ślady, bowiem usta chłopca już nigdy nie były takie same. Bolek aż do dnia swojej śmierci nosił na wargach blizny pożrącej substancji. Policja postanowiła zbadać trop podany przez Józefę Rudzką. Co prawda dziewczyna już raz wprowadziła funkcjonariuszy w błąd, ale faktycznie wątpliwe tutaj było, aby 16-letnia dziewczyna była sama zdolna do tego, by zamordować swojego brata. I nie chodziło tutaj o względy etyczne, a o aspekty fizyczne. Policjanci powątpiewali w to, by 16-letnia dziewczyna była na tyle silna, by udusić 10-latka. Śledczy dość szybko odnaleźli Marcina Kowieskiego. Mieszkańcy wsi po wstępnym przepytaniu potwierdzili, że mężczyzna był widywany z 16-latką. Policja miała więc potwierdzenie, że tym razem faktycznie istnieje powiązanie między podejrzaną dziewczyną a wskazanym przez nią wspólnikiem. Ale aresztowany Kowieski wyparł się udziału w zbrodni. Przyznał się, że od kilku tygodni spotykał się z Józefą Rudzką, ale do niczego też jej nie namawiał, a tym bardziej nie brał udziału w zbrodni. Przedstawił nawet śledczym swoje alibi, przekonując, że tego krytycznego dnia nie mógł znajdować się w chuszczańskim lesie, bowiem znajdował się we wsi oddalonej od Chuszczy o kilkadziesiąt kilometrów. Później ustalono, że odległość między wsiami wynosiła dokładnie 10 kilometrów.
Pamiętajmy, że czasy dwudziestolecia międzywojennego nie należały do jakoś szczególnie zmotoryzowanych. Przebycie kilkudziesięciu kilometrów pieszo to zazwyczaj 2 lub 3 godziny wędrówki i to dość szybkim marszem. Policji udało się potwierdzić, że Kowieski faktycznie przebywał w oddaleniu, kiedy popełniono zbrodnie na Małym Bolesławie Rudzkim. Jego alibi kończyło się o godzinie 17. Wtedy też Kowieski postanowił wrócić do domu. Policjanci postanowili sprawdzić, czy Kowieski był w stanie w tym czasie dostać się do Chłuszczy, by pomóc swojej narzeczonej w morderstwie. Teoretycznie było to niemożliwe. Józefa o godzinie 19 wróciła z lasu. Uwzględniając wszystkie okoliczności, czyli powrót do domu oraz czas na zacieranie śladów, zbrodnia musiałaby zostać dokonana około godziny 18:30. Dystans 10 km byłby nie do pokonania w tak krótkim czasie. Marcin nie mógł również dostać się do Chłuszczy furmanką, bowiem sam takiej nie posiadał, a żaden chłop z okolicy nie jechał w tym czasie w kierunku wsi chłopaka. Jednak policjantom udało się dowiedzieć, że Kowieski był posiadaczem roweru. Gdyby więc chłopak jechał rowerem, to dystans kilkudziesięciu kilometrów mógł pokonać w godzinę, a jeżeli utrzymywał dobre tempo, to czas ten mógł być nawet krótszy. Śledczy, stwierdzając, że chłopak miał możliwość i sposobność, by dokonać swojej zbrodni, postanowili zatrzymać chłopaka w areszcie i oskarżyć go o współudział w morderstwie 10-letniego Bolesława Rudzkiego. Zanim doszło do procesu sądowego, Józefa Rudzka została poddana specjalistycznym badaniom psychiatrycznym. Eksperci orzekli, iż dziewczyna, tutaj cytat, nie ma jeszcze należytego rozeznania i może być traktowana jako nieletnia pod względem rozwoju psychicznego. Opinia biegłych psychiatrów była o tyle istotna, że dziewczyna, pomimo ciążących nad nią zarzutów, nie mogła być sądzona jak osoba dorosła. A co za tym idzie, za zbrodnię morderstwa z premedytacją groziło jej co najwyżej umieszczenie w domu poprawczym. Ekspertyza psychiatryczna była dla Rudzkiej bardzo korzystna i prawdopodobnie uratowała jej skórę. Przewód sądowy wypadał dla niej bardzo obciążająco. Na wierzch wyciągnięto bogatą historię kłamstw i mataczeń nieletniej, a ona sama została przedstawiona jako egoistyczna manipulantka, która zamordowała brata z pobudek materialnych. Nie uśmiechało jej się odchodzić z domu rodzinnego i chciała zawłaszczyć całą ziemię dla siebie. Prokuratura przedstawiła przed sądem dowody na to, że Rudzka już wcześniej próbowała otruć młodszego brata, a nawet zaczęto przypuszczać, że to właśnie ona była odpowiedzialna za śmierć swojego starszego brata, który, jak przypominam, zginął w dość dziwnych okolicznościach przed 2 laty. W świetle nowych dowodów prokurator był przekonany, że to właśnie ona poderżnęła chłopakowi gardło, po czym upozorowała samobójstwo. Prawdopodobnie już wtedy planowała pozbyć się wszystkich spadkobierców, dzięki czemu stałaby się jedynym dziedzicem swoich rodziców. Oczywiście Rudzka nie została oficjalnie oskarżona o dokonanie tego czynu, ale prokurator najprawdopodobniej zdawał sobie sprawę, że wyciągnięcie na wierzch tego tragicznego wydarzenia pociągnie Rudzką na dno, ukazując, że w swojej chciwości była zdolna posunąć się do tak drastycznych czynów. Z tego dość agresywnego oskarżenia Józefy Rudzkiej cieszył się oczywiście obrońca Marcina Kowieskiego. Adwokat przedstawił przed sądem świadków potwierdzających, że w dzień morderstwa chłopak przebywał we wsi oddalonej o 10 km od Chłuszczy i nie mógł pomagać Rudzkiej w morderstwie. Ona sama wpadła na plan pozbycia się brata, a znajomość Marcina z Józefą była zresztą dość świeża. Całe oskarżenie Kowieskiego opierało się jedynie na obciążających zeznaniach Józefy Rudzkiej, która próbowała w ten sposób zmniejszyć swoją odpowiedzialność za zbrodnie. Przeciwko Kowieskiemu nie odnaleziono żadnych dowodów. Ostatecznie sąd okręgowy skazał Józefę Rudzką na umieszczenie w zakładzie poprawczym aż do osiągnięcia przez dziewczynę pełnoletności, czyli na niecałe 2 lata.
Ale to nie oznaczało, że dziewczyna od razu po wyroku została odstawiona do odpowiedniego ośrodka, bowiem wyrok nie był jeszcze prawomocny. Józefa wróciła więc do domu rodzinnego. Jest to dla mnie nie do ogarnięcia, bowiem dziewczynie groziło zaledwie 1,5 roku w zamknięciu za popełnienie brutalnego morderstwa, a im dłużej Rudzka czekała na uprawomocnienie wyroku, tym mniejsza kara jej groziła. W zakładzie poprawczym mogli przebywać jedynie nieletni, a wraz ze skończeniem 18 lat Józefa odzyskiwała wolność. Ponadto nie wiem, jak na całą sprawę zapatrywali się państwo Rudzcy. Być może wierzyli oni w niewinność swojej córki, ale to musi być bardzo traumatyczne przeżycie. Mieszkać pod jednym dachem z dzieckiem, które bez cienia zawahania zamordowało swojego brata, a być może nawet i dwóch braci. Marcin Kowieski został uniewinniony. Sąd uwierzył w jego alibi. Ponadto stwierdzono, że całe jego oskarżenie oparte jest jedynie na zeznaniach Józefy Rudzkiej, dziewczyny, która, jak udowodniono, miała skłonności do konfabulacji oraz manipulacji. Sąd nie mógł skazać mężczyzny, opierając się jedynie na zeznaniach tak nierzetelnego świadka, a przeciwko Kowieskiemu, jak wspomniałam wcześniej, nie odnaleziono żadnych dowodów świadczących o jego winie. Prokurator, niezadowolony z wyroku, wniósł apelację. Uważał, że oskarżony Marcin Kowieski był współwinny zbrodni i również powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nawet jeżeli nie był głównym sprawcą morderstwa, to mógł nakłaniać narzeczoną do dokonania zbrodni, argumentując to faktem, iż ożeni się z nią tylko w momencie, w którym dziewczyna będzie jedynym dziedzicem ziemi państwa Rudzkich. Ponadto prokurator uważał, że 16-letnia dziewczyna nie posiadałaby wystarczająco dużo siły fizycznej, by była w stanie zamordować drugiego człowieka. Początkowo sama apelacja nie dotyczyła Józefy Rudzkiej, która, jak przypominam, nadal przebywała w swoim domu rodzinnym. Jednak już na wstępie obrońca Kowieskiego poprosił o sprowadzenie na salę Rudzkiej. Mecenas chciał bowiem udowodnić przed sądem, że dziewczyna byłaby w stanie dokonać morderstwa sama. Pomimo swojego młodego wieku była już nad wyraz rozwinięta fizycznie i bez problemu mogła udusić 10-latka. Sąd przychylił się do wniosku mecenasa Ziółkowskiego, stwierdzając, że aby wydać sprawiedliwy wyrok, musi osobiście ocenić warunki fizyczne dziewczyny. Rozprawa została odroczona i tym razem na ławie oskarżonych zasiadał nie tylko Kowieski, ale również Józefa Rudzka. Proces apelacyjny odbywał się w Sądzie Warszawskim, a 16-latka przybyła na rozprawę w towarzystwie swoich rodziców. Co dość interesujące, państwo Rudzcy zostali wezwani na rozprawę w charakterze świadków przez mecenasa Ziółkowskiego, czyli obrońcę Kowieskiego. Mieli oni potwierdzić przed sądem, że para nie była oficjalnie zaręczona, a tym samym rzekome motywacje sprawcy, który miał czyhać na spadek dziewczyny, nie miały żadnych podstaw. Sąd stwierdził, że rzeczywiście Józefa Rudzka okazała się być dziewczyną silną, postawną i dość dobrze rozwiniętą fizycznie jak na młodą kobietę. Według doniesień prasy dziewczyna była całkiem urodziwa i nawet nieco wyższa niż jej 22 lub 26-letni, podobno były już chłopak czy też narzeczony. Mówię tutaj podobno, bowiem podczas rozprawy apelacyjnej zarówno Rudzka, jak i Kowieski zeznali, że nie utrzymują już ze sobą żadnych bliższych stosunków, a ich związek zakończył się po rozprawie w sądzie okręgowym. Rozprawa apelacyjna przyniosła kolejne sensacyjne zeznania Józefy Rudzkiej. Tym razem panna Rudzka wyznała, że to nie jej były narzeczony dokonał zbrodni, bowiem tutaj najlepiej usiądźcie, to jej rodzice zamordowali małego Bolka, a 2 lata wcześniej zamordowali swojego starszego syna. Nie wiem, co kierowało młodą dziewczyną i jak w ogóle była skłonna pomyśleć, że ktokolwiek uwierzy w tę wersję. Rudzcy nie mieli bowiem żadnych powodów do tego, by uśmiercać swoje dzieci. Wręcz przeciwnie. Ojciec snuł dalekosiężne plany co do przyszłości ich gospodarki, którą, jak po raz kolejny przypominam,
planował przekazać w spadku swoim synom, poniekąd wykluczając tutaj swoją córkę. Mówię tutaj poniekąd, ponieważ Rudzki chciał mimo wszystko zapewnić Józefie godziwy posag. Rodzice nie słyszeli o rewelacjach, jakimi uraczyła sąd ich córka w trakcie swoich zeznań, bowiem oczekiwali na wezwanie na salę rozpraw w specjalnym pokoju dla świadków. Kiedy w końcu pojawili się na sali, prokurator skonfrontował ich z najnowszą wersją Józefy. Rodzice, delikatnie mówiąc, nie byli zachwyceni. Ojciec miał siedzieć przerażony cynizmem swojego dziecka i kręcił głową z niedowierzaniem. Matka dziewczyny zareagowała dużo bardziej emocjonalnie, bowiem bez skrępowania poinformowała Józefę, że jak tylko wrócą z sądu do domu, to Józka, tutaj autentyczny cytat, dostanie po gębie za wygadywanie takich głupot. W innym z dzienników znalazłam również informację, jakoby matka oskarżonej zalała się łzami na wieść o oskarżeniach rzucanych w jej kierunku przez rodzoną córkę, co też miało skutkować skruchą młodocianej przestępczyni. Rudzka miała wtedy ze łzami w oczach przyznać, że Kowieski namówił ją do zamordowania brata. Która z tych wersji wydarzyła się naprawdę, nie wiadomo. Mogło być i tak, że obie z nich były prawdziwe, bo też przecież nie wykluczają się one wzajemnie. Na sali rozpraw pojawił się również policjant prowadzący dochodzenie w sprawie morderstwa Bolesława Rudzkiego. Funkcjonariusz zeznał, że oskarżona para kłamie. Cóż za niespodzianka, prawda? Po wyroku w sądzie okręgowym, który uniewinnił Kowieskiego od zarzucanych mu czynów, zarządzono potajemną obserwację Kowieskiego oraz Rudzkiej. I tak oto okazało się, że para, która twierdziła, że ich związek przeszedł już do historii, urządzała sobie potajemne schadzki w stodole Rudzkich. To by też tłumaczyło nagłą zmianę w zeznaniach dziewczyny, która najprawdopodobniej próbowała w ten sposób obronić swojego narzeczonego przed wyrokiem skazującym. Kowieski nie przyznał się do potajemnych spotkań z Rudzką. Dziewczyna również się wykręcała. Co prawda przyznała się do potajemnych spotkań, jednak według niej to nie Kowieski był mężczyzną, który odwiedzał ją wieczorami. Miał to być jej nowy chłopak, którego danych jednak nie podała. Prokurator nie miał jednak żadnych wątpliwości. Według jego opinii Rudzka pozostawała pod silnym wpływem Kowieskiego i najpewniej to właśnie on poprosił ją o zmianę swojej wersji i obciążenie zeznaniami własnych rodziców. To by w sumie nie było aż takie głupie, bo gdyby Rudzcy zostali skazani przez sąd, to też Józefa pozostałaby sama na gospodarstwie, a wtedy nic już nie stałoby na przeszkodzie, by Kowieski zaczął nim gospodarzyć. Teoretycznie plan był prosty. W praktyce, no cóż, naprawdę ciężko mi zrozumieć, że którekolwiek z oskarżonych mogło uwierzyć, że sąd kupi tę bajeczkę. O ile jestem jeszcze w stanie zrozumieć 16-latkę, która, no bądź co bądź, nie oszukujmy się, jest jeszcze dość naiwna, o tyle dorosły facet, który myśli, że sąd nagle uwierzy, że rodzice zamordowali dwójkę swoich dzieci bez żadnego powodu, no cóż, orłem intelektu to on chyba nie był. Irracjonalnie próba obrony ukochanego okazała się niekorzystna dla oskarżonego Kowieskiego. Sąd stwierdził bowiem, że nieletnia dziewczyna jest pod widocznym wpływem starszego ukochanego, co mogło z kolei sugerować, iż jej pierwsze zeznania były prawdziwe. To Kowieski nakłonił ją najpierw do nieudanej próby otrucia brata, a później do wyprowadzenia dziesięciolatka w ustronne miejsce, gdzie dokonano zbrodni. Wyrok na Rudzką został podtrzymany, aczkolwiek tym razem uznano, iż to nie 16-latka zamordowała brata. Józefa miała być jedynie bezwiedną pomocnicą Kowieskiego, który też był prawdziwym mordercą. Sąd uwierzył, że Kowieski miał możliwość, by wrócić do chuszczy w odpowiednim czasie. Oskarżony Marcin Kowieski usłyszał bardzo surowy wyrok, bowiem sąd skazał mężczyznę na karę śmierci. Oczywiście obrona z automatu wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Mecenas Ziółkowski odnotował sukces.
Sąd Najwyższy odrzucił wyrok sądu apelacyjnego, cofając sprawę do ponownego rozpatrzenia. I tak też sąd apelacyjny po ponownym rozpoznaniu sprawy uchylił wyrok skazujący Kowieskiego, uwalniając go od winy i kary. Co prawda Rudzka po raz kolejny obciążyła go swoimi zeznaniami, jednak tym razem sąd nie dał już jej wiary. Sędzia był bowiem przekonany, że młodociona morderczyni specjalnie zrzuca oskarżenie na Kowieskiego, by tutaj cytat, w jej mniemaniu lepiej pokazać się w opinii publicznej. Wyrok był prawomocny. Józefa Rudzka trafiła do ośrodka poprawczego dopiero w grudniu 1936 roku, czyli półtora roku po dokonaniu morderstwa. Miała już wtedy 17 lat. Za zamordowanie swojego brata odsiedziała więc zaledwie kilka miesięcy. O ile oczywiście ona była morderczynią, ponieważ pomimo wyroku sądu, kwestia ta nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Dzisiejsza historia, choć naprawdę szalenie interesująca, bowiem 14-latka, która postanawia poderżnąć gardło swojemu bratu, a później bez żadnego skrępowania zamordować swojego drugiego brata, jest raczej czymś, co nie jest często spotykane, to pozostawiła po sobie sporo pytań bez odpowiedzi. Nie można tutaj powiedzieć, że Kowieski nie był winny, bowiem ewidentnie próbował on mataczyć w śledztwie. Natomiast przypominam, że pierwsze morderstwo, którego dokonała Rudzka, odbyło się w roku 1933. Wtedy też Józefa nie była związana z Kowieskim, a tym samym musiała sama podjąć decyzję o pozbyciu się swojego brata. Kto więc podjął decyzję o uśmierceniu Bolesława? Czy Rudzka wpadła sama na ten genialny pomysł? Czy też może faktycznie Kowieski nakłonił ją do tego? Czy Marcin był w lesie ze swoją narzeczoną? Czy też dziewczyna sama zamordowała 10-latka? Osobiście wydaje mi się, że Józefa Rudzka sama zabiła swojego brata. Oczywiście nie twierdzę tutaj, że Kowieski nie brał w tym jakiegokolwiek udziału. Wydaje mi się, że mógł namawiać dziewczynę do tego, by pozbyła się spadkobiercy. Natomiast nie było go przy mordowaniu starszego brata Józefy oraz nie było go przy próbie otrucia 10-latka, dlatego też uważam, że mógł być on takim, wiecie, podżegaczem o czystych rączkach, który namawiał swoją narzeczoną do tego, by ta zamordowała, co też byłoby dla niego korzystne. Natomiast sam postanowił zapewnić sobie alibi i wyjść z tego wszystkiego bez szwanku. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że była ona dla Was interesująca. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał w rozwoju, to zostawcie po sobie ślad, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, albo też polećcie podcast znajomym. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Do usłyszenia!